Dzień dobry, dzisiaj będzie nagranie z roweru. Jadę sobie z Lidla, kupiłem sobie jedzonko na rano. Bardzo niefajną rzeczą jest otworzyć rano internet, jakiś tam odszukać swój tekst, na przykład ze wczoraj, i przeczytać pod nim ty pedofilu, życzę ci ateizmu, życzę ci tego, żeby twoje życie było przeklęte, że jesteś głupi, że jesteś niefajny, że jesteś mały, no i różne takie epitety, można by tam mnożyć i mnożyć. I to oczywiście jest bardzo niefajne. Tylko że jak weźmie się dzisiejszą Ewangelię, to Pan Jezus mówi, no to się będzie działo, będą was przezywać. Skoro mnie przezwali Belzebubem, czyli największe bluźnierstwo, jakie można zrobić i nazwać Syna Bożego diabłem, no to czego się dziwicie? To jest jedna rzecz z dzisiejszej Ewangelii, że owszem, te rzeczy będą nas dotykać, będą nas bolały, bo jesteśmy ludźmi, ale one są po prostu jakby wpisane w pakiet. Chcesz być chrześcijaninem, chcesz być księdzem, no to się przygotuj, no to tak po prostu będzie. Zapewne dzisiaj usłyszycie dużo różnych komentarzy na ten temat. Ja bym chciał jakby z perspektywy księżowskiego podwórka trochę odwrócić ten fragment i tak zapytać trochę retorycznie, drodzy księża, a może właśnie warto zobaczyć przy tym fragmencie, że żyjemy w takim kraju, gdzie my bardzo korzystamy z tego, że jesteśmy księżmi. Zobaczcie, że póki co jednak, pomimo tego, że coraz więcej ludzi od nas odchodzi, to jednak jest całe mnóstwo ludzi, którzy kiedy wiedzą, że jesteśmy księżmi, chcą nas potraktować w uprzywilejowany sposób. Tak jest, nie czarujmy się, że w wielu miejscach jeszcze ksiądz może więcej, będą nas bardziej lubić, może nas ktoś wpuści do kolejki. Wczoraj na przykład kupowałem piwo w Jastrzębiej Górze i pan mnie poznał, przywitał się ładnie, powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To bardzo miłe rzeczy są. I może warto zobaczyć, że czasami to lubimy nadużywać tego słowa, że jesteśmy prześladowani. Ja nie chcę bagatelizować prześladowań, bo są miejsca na świecie, gdzie chrześcijanie są zabijani, to prawda, ale powiedzmy sobie szczerze, że my żyjemy w takim miejscu na ziemi, gdzie naprawdę nikt nas nie prześladuje. I może warto zobaczyć, że wcale nie jest tak źle i się tym ucieszyć, zanim zaczniemy rzeczywiście mówić, że jesteśmy bardzo, bardzo prześladowani. Ta Ewangelia dzisiejsza uczy nas dystansu. Miej dystans do swojego życia, bo życie, chociaż jest wartością niesamowicie wielką, nie jest absolutną. Co jest największą wartością? No największą wartością jest miłość. To, że mogę kochać moich nieprzyjaciół, którzy mnie prześladują, którzy piszą mi każdego wieczoru, rana, te wszystkie rzeczy brzydkie, złe dla mnie, one są niefajne. Zawsze jest też pytanie, czy oni piszą ze względu na Pana Jezusa, czy ze względu na to, że jestem po prostu głupi, może jestem głupi. I trzecia rzecz, ostatnia. Warto zauważyć, że znowu żyjemy w takim kraju, gdzie, przynajmniej mówię o swojej osobie, o sobie samym, że najwięcej epitetów i tak zwanych prześladowań to wcale nie mam z powodu Jezusa od ludzi niewierzących, ale od ludzi wierzących. I to jest bardzo, bardzo przykre. Dobrej soboty wam życzę i optymistycznej. Do widzenia.